Lekarz, który jest kierownikiem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii we Wrzesińskim Szpitalu, jednocześnie pracuje na takim stanowisku w trzech różnych szpitalach. O tym, czy jest to zgodne z prawem i jak lekarz radzi sobie z natłokiem obowiązków, piszemy na stronie 14. W ramach tematu tygodnia zająłem się aptekami. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2017 roku apteki wrzesińskie, apteki w powiecie wrzesińskim nie będą pełniły dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Dlaczego tak się dzieje? Rozmawiamy na ten temat z farmaceutami, rozmawiamy na ten temat także z przedstawicielką starostwa, które pełni pieczę nad aptekami. Zapraszam do lektury. W ostatni piątek zorganizowaliśmy pierwsze seminarium biznesowe, na którym nasi zaproszeni goście przedstawili kilka bardzo fajnych wykładów. Dlatego na naszej, na stronach 18-19 bardzo dokładnie opisujemy to, co się wydarzyło, a największą atrakcją dla czytelników jest chyba to, że na naszych stronach internetowych można posłuchać, obejrzeć wszystkie nasze te wykłady, które się odbyły w piątek, można jeszcze raz zobaczyć. Od kilku dni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mirosławiu Inspekcja Pracy sprawdza, czy w zakładzie nie doszło do łamania praw pracowniczych. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że kontrola w zakładzie przy ulicy Mostowej to efekt skargi pracowników komunalki. Polecam Państwu również artykuł na temat budowy centrum przesiadkowego na terenach podtonsilowskich. Okazało się, że gmina pozyskała na inwestycje niemałe dofinansowanie. Nie wszyscy mieszkańcy się jednak z tego powodu cieszą i zapowiadają dalsze protesty w sprawie. Więcej na ten temat w jutrzejszym numerze.